Cześć, ze strony Warsaw Spiders. Dziś nagramy taki krótki unboxing z paczki niespodzianki, którą zamówiłem dla Weroniki. Jest tam taka mała niespodzianka, a dokładnie jedna z awikularii, ponieważ Weronika lubi awikularii, ogólnie chce je zbierać, więc to chyba wszyscy wiedzą. Będzie miała tak coś do kolekcji. Dodatkowo jest mały bonusik od hodowcy, czyli od Damiana Wysockiego, któremu dziękuję za przesyłkę, za tak w sumie pilne wysłanie, bo dosyć szybko się z tym ogarnął. W takim razie to Weronika oddaję w twoje ręce i mam nadzieję, że będzie zadowolona. No to co? Jeśli jesteście ciekawi, co jest w paczce, to oglądajcie dalej. Paczuszka pancernie zapakowana z ręcznikami. Główna zawartość już jest. Tak, to są same ręczniki. Tak, reszta chyba są same ręczniki, okay. Więc to możemy chyba oddać na bok. To ci zabieram. Teraz sobie się przydały nożyczki, ale nie przygotowaliśmy sobie. Więc ja też sobie poradzę tym. To jest zdolna kobieta pracująca, więc co? No, niestety. Pracująca. Poradzić sobie w każdej sytuacji. No to teraz ja muszę od tego zacząć. Wszystko sprzątnięte. Ja muszę od tego zacząć, Łukasz, bo to dobrze. Jest bardzo mnie to kusi. To zacznij od tego, tylko bardzo delikatnie. No dobra. W ogóle jest wieczko, więc i tak. Jest coś. Chyba przyniosę jakiś pojemnik jeszcze większy. Jestem za. Skoro to jest dla Weroniki na oswojenie, to ja się boję, że to jest jakaś połę. Ale mówiłeś, że nie. Jak tu żyć? Jak wszyscy wiedzą, troszkę się obawiam Poe, więc myślę, że... Ale... Mogę powiedzieć, że Weronika jest fanką Poe. To są jej ulubione ptaszniki. Tak? Tak, to są jej ulubione ptaszniki. I tak, tu ode mnie dostajesz Caribena Laeta, czyli awikularia. Kolejna do twojej kolekcji. A tu od Damiana dostałaś jako prezent Poecilotheria ornata. O matko. Dziękujemy, Damian. No, za prezent. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak jakie wielkości, jakie pajączki czują. Obecnie. Masz pensetę, żeby pokazać? A, dobrze? Mam pensetę. Chcesz wyjąć? Nie, nie chcę. Czy ja mam wyjąć, tak? Wyjmij, rozumiem. Tak. W takim razie otwieramy twoją paczkę niespodziankę pierwszą. Zaraz zobaczymy. Jak duża jest twoja poła? Robimy to w pojemniczku, bo jesteśmy aktualnie w kuchni. Ale żyje maluszek. Jest lekko zestresowany. Na chwilę go przykryjemy, bo ucieka do góry. Dlatego właśnie powinno się otwierać niektóre gatunki ptaszników w pojemnikach w momencie, kiedy uciekną, żeby je zatrzymać. A tutaj wszystko w porządku z paczuszką. Mhm. Zaraz ci ją okiełznam. Ładna jest, co? Śliczna jest. Śliczna. No, wiesz, aż bym popatrzyła na nią bliżej i bez tego wieczka, ale ona jest taka ruchliwa teraz, że... No, jest strasznie zestresowana. Nie chce tego robić. Jest bardzo zestresowana przesyłką.
Udało nam się przełożyć już pole. Także jest już w pojemniku, jak widzicie. Jest bardzo ładna. Na pewno będzie miała miejsce na kilka wylinek. Udzielić taki troszkę większy braplastik. Słuchajcie, teraz siedzi spokojnie, ale po prostu jest... Jest taka wariatka. Ja nie wiem, jak usłyszeć coś, to ma szybkość błyskawicy. To jest chyba wykonalne. Ale przejdźmy może już do drugiego pająka. I teraz to prezent ode mnie. Tak. Ten też ma miał odpakować. Tak. Idźmy za ciosem. Jako malutka. Chcesz zrobić bliżej niej? Bliżej z palcami. Jest to nie chciałbym, żeby skoczyła, wiesz? No wiem. Ale jak widać, jest calutka i zdrowa. Widać już taki wzorek na wokół. Jak widać, paczuszki od Damiana są bardzo ładnie zapakowane. I pajączek był w sumie wysłany we wtorek. Dzisiaj mamy czwartek. Prawie, że już piątek. Ale wszystko jest pajączkami w porządku, więc jeżeli chcielibyście od Damiana jakiegoś ptasznika odkupić, to prawdopodobnie będziecie mogli jakoś się z nim dogadać. Jeżeli Damian wyrazi zgodę, dodamy w opisie jakieś namiary na niego, żebyście mogli na przykład się z nim skontaktować. Kontakt z człowiekiem. Chyba jej się nie spodobało, bo skamieniała. Ale nie chcę papierka opuszczać, zobacz. No i idź, mała, idź. Poszła? Tak, jest. Jest maleństwo twoje. O, widzicie? I to jest pierwszy handling? Handling chyba się nazywa, tak? U Weroniki na ręce. A, to na łaskocze mnie! O Jezu. Podoba ci się? No miałam lekki stres. Pierwszy handling Weroniki. Niepotrzebny, no bo to taki maluszek. Od czegoś trzeba zacząć. Najpierw mała laeta, a potem będzie wielka poeselteria. Tak. To co? I w pierwszej sekundzie filmu będzie na ręce, a w drugiej już będzie na głowie albo na stole. I patrz. Koniec spaceru. No już weszło sobie do siebie. Oj, 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 spadła. Kaszniki są już przełożone. Łukasz, bardzo ci dziękuję za prezent. Korybana śliczna. Natomiast tobie, Damian, wielkie dzięki za ten miły gratisik. Jesteś chyba pierwszą osobą, która wysłała nam jakiegoś ptasznika tak totalnie od siebie. Na pewno będziemy o niego dbać. A ja no, postaram się przekonać do Poezji Loterii, bo widzę tutaj, że Łukasz już jakieś podchody robi. Na razie osoby trzecie w to włącza. Na razie do metodiki. Aha. No, także wielkie dzięki. Pająki na pewno będą miały u nas dobrze. Karibena już sobie zaczęła sieciować u góry pokrywki. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Zostańcie z nami. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.